co słychać? Witajcie z powrotem. Ej, słyszeliście już pewnie, że do Night City zawinął lotniskowiec Arasaki? Nazywa się Kujira, czyli wieloryb. Podobno korporacja zdecydowała się wywieźć go z Japonii, bo obawiała się, że ktoś może zechcieć go zatopić w celach naukowych. Tak szczerze, to niezły power move. Ciekawe, jaka będzie odpowiedź Militechu. Myślicie, że Majas przyleci się bombowcem B-52 nad siedzibą główną Arasaki? O, kurczę, nie no, przepraszam, teraz już przegięłam. Chciałam oczywiście powiedzieć pani prezydent Majers. Tak, pani prezydent, ma się przecież ten szacunek dla urzędu. A z innej beczki. Gotówka, jak zwykle. Muszę kończyć. Jest i pan wi. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. Śmiało. No dobrze. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Ta. Nabiliśmy punkty u tego u góry. Dziękoszczelna? Jackie. Pan Welles ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Nieźle. Tak bardzo mnie polubiła, że zaproponowała mi nowy układ. Nowy układ? Mhm. Taki, w którym dzielimy się z nią kasą pół na pół, bo przecież nie potrzebujemy fiksera. Co? Bez fiksera. To mi się podoba. Klienci nigdy się nie nauczą. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To, panie V. To może być początek długiej i owocnej współpracy. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. Na dosyć. Prowadzi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bag hakujecie systemy hotelu. Z pomocą T-Bag oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi. I najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć T-Bag na słuchawce. A teraz pytania. Nie mam pytań. A ja... Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40. Bonus za twoją uczciwość, Bill.
Halo. Panie V. Dzięki, Dex. Doceniam. Chociaż kasa nie jest dla mnie najważniejsza. Ta? To ciekawe. A co w takim razie? My. Powiedzmy, że to szanuję. Młodzi jesteście. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Buck. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że... Nie mamy robić. Rozrabiać. A jest uczty i spragniony, a nie pijany. Delamain czeka przed Afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na Kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. No, teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Jedziemy. Nie ma na co czekać. No i zajebiście. Witam w limuzynie sieci Delamain. Panów problemy zostają za drzwiami pojazdu. Żebyś wiedział, skurwysynu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Ta? A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety, nie przyjmujemy takich zleceń. 3 miesiące zbierania szmalu. Dobra, jedziemy. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącze osobiste. Dziękuję. Aktywuję usługę Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. Czym się tak ekscytujesz? Zaraz ci pokażę. Delamain, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No trudno. Ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. I to legalne? Oczywiście. Jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Co jeszcze mamy w pakiecie? Ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci na pokładzie pojazdu. Grubo. D.
Dex na nas nie oszczędza. A dzięki tobie jeszcze nam odpala 40%. Aha. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. Wyhamuj trochę. W sensie? Jeszcze w niej nie jesteś. Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Zbliżamy się do celu. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Z niczym. Zapomnij, nie było tematu. Nie było. Cholera, Vic. To jest najważniejszy dzień mojego życia. Hej, tu? Chyba już zbyt... Ustawiłam na... Dzwon teraz, zobaczymy, czy syn działa. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles, rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz tak. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, Vi, słyszysz? Też to uwielbiam. Pieprzcie się. Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za wybór sieci Delamain. Będę na panów czekać w podziemnym garażu. No to się zaczęło. Zostaw broń. Chodź, Harry. Czekaj, wezmę Flatheada. Jesteśmy przy wejściu. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Hajimetakim z działu technologii wojskowych. Papiery są na Flatheada. Witamy w Kompeki Plaza. Witamy w Kompeki Plaza. Proszę pojedynczo. Jasne. Mamy problem. Możecie panowie wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham? Ach, panowie, na spotkanie z pan... Najmocniej przepraszam za zamieszanie. Kontrola zajmie tylko chwilę. Proszę bardzo. Witamy w Kompeki Plaza. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko... Victorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomię pana takiego o panu w przybyciu. Cholera. Tego nie było w planie. Vi, zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy. Wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan taki oczekuje. Seniorita, jesteśmy wykończeni po podróży. 18 godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na Metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Ta, koszmar. Oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg.
Proszę aktywować swój chip SID. No, to ty, Harry. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. No to chodźmy. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. I co ty na to, Harry? Hmm? Przyjemny hotelik. Nie to, co na targach w Curychu. Rachel, Jackie, skąd się wygłupiać? No co? Bar też niczego sobie. Witamy w Konpeki Plaza. W dni powszednie nie obowiązuje rezerwacja. Można zająć dowolny stolik. Albo miejsce przy barze. Może kiedyś zabiorę tu Misty, jak już domkniemy ten kontrakt. Tak zrobisz. A teraz chodź do pokoju. Chyba się wpasowaliśmy, co? Jak wygląda? Nie wierzę, że to mówię, ale całkiem nieźle. Ładnemu we wszystkim ładnie. Тестировали эту технику на наших. Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Баку... Есть и наш покой, Лапид. Jesteśmy в покое. Całkiem stylowy. Аж szkoda, że nie zostajemy на noc. Добрый выбор, Бак. Не выбрала его для валоров эстетичных. Стąd jest najbliżej до Netrunnera. Sí, sí, me acuerdo. Teraz odpalacie flatheada i znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Prostota jest najbardziej kunsztowna. Aureliusz? Arystoteles? Nie, to moja dewiza. A gdzie ten szyb? Uruchom skan i poszukaj. Jak Flathead? Gotowy? Już prawie. Jest i szyb. Okej. Okay. Jackie, skończyłeś? Flathead gotowy do akcji. Systemy sprawne, bateria pełna. Kur, utknął jebany. Będziecie się gapić? Trzeba nim pokierować zdalnie. Vi, weź od Jackiego chip kontrolny. Podłączę twoje Kiroshi do monitoringu, żebyś pomógł botowi znaleźć drogę.
mają monitoring w całym hotelu? No tak. Mhm. Nawet w sypialniach. Gościom to nie przeszkadza? Lepiej zrezygnować z prywatności, niż stracić życie. Guma większe. Dlaczego idzie? Bo mnie Wiktor nie daje na grechę. Za wolny przesył mam. No bierz, szkoda czasu. Trzymaj. Okej. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. Dobra, mam widok. Nie może tak być. Ludzie są odcięci od... Prowadź go do następnego otworu wentylacyjnego. Arasaka pokryje wszystkie koszty dyktowane karami umownymi. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o wybory. Jak i mnie to swego świetle? Że nie mam kontroli nad Watson, dzielnicą, z której sam pochodzę. Tydzień. Tyle wam mogę obiecać. Postaramy się. Tyle mogę panu obiecać. Przełączam cię na następną kamerę. Skąd wiesz, że to było dla ciebie? Bo napisał, że dla miłej pani sprzątającej, która go znajdzie. I że przeprasza za bałagan. Mamy problem. Chodźcie o sobie żywy, ale napiwek zostawił. Sprzątaczka. Stoi mi na drodze. Trzeba odwrócić jej uwagę. Nie ma sprawiedliwości. Co tam jest w sieci? Spróbujmy. Że jest wolny? Kto taki? Co powiesz na telewizor? Obrzydliwie bogaty, szukaj dalej. Błyskiem wokół i zajmuje nasz penthouse. Yorinobu Arasaka? Tacy jak on zawsze. Panel kontrolny terrarium? Najdroższy garnitur świata. Chyba się nie przyda. Motocyklista. Przeleciałabym go. Dziewczyno, panel inteligentnego pokoju. Wszędzie zostawia się. Nie przyda nam się. Mam tu kontroler klimatyzacji w terrarium. Bingo. Wyślij do niego Flatheada. Hej, Buck. Udało się. Cholera, dziewczyno, wiesz, nie jest zwierzęta twoich możliwości. No dalej, nie mamy czasu. Prezydent jest tuż za drzwiami. Niech Flathead sforsuje zamek.
inaczej. Jazdem się... się na drugą kamerę. Jest i rezydent. Wszystko zgodnie z planem. Dziwne, że mają tu tylko jednego netrunnera. Jeden netrunner, ale 100 operacji na sekundę. To co robimy? Unieszkodliwiamy go. Musisz się do niego podpiąć flatheadem. A ja zamrożę go jednym takim... demonem. Stara nazwa, nie pytaj. A ten rezydent nie zorientuje się? Nie, jeśli wepniesz bota bezpośrednio do jego fotela. Potem mógłbyś tam wjechać czołgiem i nic. Kompletnie odcięty od bodźców. No, ale najpierw musisz tu wprowadzić flatheada. Okej, ten szyb chyba łączy oba pomieszczenia. Przekonajmy się. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Chyba znalazłem przejście. Wyślij tam flatheada, a potem przełącz widok na drugą kamerę. Podepnij bota do fotela. No, mamy go. Już się nie zerwie. Flathead zostaje, tak? Przypilnuje nam rezydenta. Wchodzę do głównej sieci. Możesz się wylogować. Muy bien. Jak się czujesz? Okej. Tylko trochę mi się kręci w głowie. Buck, ile ci zejdzie? Jesteś tam? Jestem. Słuchajcie, lot jest grubszy niż się spodziewałam. Przebicie zajmie mi kilka godzin. Kilka godzin? Nie da się szybciej? A chcesz, żeby mnie wysmażyło? Posadź tyłek i ciesz się swoim pokojem. Właśnie to zrobię. Wi, klapnij sobie, musisz odpocząć. Jak myślisz, czemu on z tego zrezygnował? Kto zrezygnował z czego? Yorinobu Arasaka. Z takiego życia. Stara sprawa. Coś mi się obiło o uszy. Sam pomyśl. Masz wszystko. Pieniądze, wykształcenie. Twój stary w jednej chwili może obrócić połowę świata w nuklearną pustynię. A ty nagle rzucasz to wszystko w cholerę i co robisz? Zakładasz gang, stalowe smoki czy jakoś tak. Zerwał kontakty z rodziną, założył skórę i pobawił się w gangusa. A potem wrócił. Dlaczego? Halo? Przecież zrobiłeś coś podobnego. Dołączyłeś do Valentinosów, postrzelałeś, a potem odszedłeś. Ej, to co innego. Haywood to nie jest jakiś pieprzony pałac w Japonii. Ja nie miałem wyboru. I zapłaciłem za to wysoką cenę, pamiętasz? 3 kule w pierś. Jedną jakby wciąż czuję w płucu. Nie stawiaj mnie na równi z tym skurwielem. Turysta pierdolony.
Turysta czy nie, właśnie pojawił się w lobby. Nie, no to... 3,5 godziny. Z tym kijem w dupie? Tym w mojej? Tak. Źle się wyraziłem. Wiem. Teraz zapracuj na moje przeprosiny. Co tak cicho? Opowiem wam kawał. Teraz? Serio? No dobra. Co mówią cyberświnie? Chrom, chrom. Ja pierdolę. No. Nieźle jest być synem cesarza. Lepiej niż synem Raula Wellsa. Strefi, zaraz go znajdę. A wy róbcie co trzeba. Tutaj, jest pod podłogą. Rozejrzyjcie się za jakimś przełącznikiem. Co dalej? Podpinaj osobiste i otwieram. Robi się. Twoja kolej, Dibach. Daj mi chwilę. Ktoś tu do nas leci. Bak. Nie wiem kto, ale postawili na nogi całą obsługę. 200 osób. Nie podoba mi się to. Długo jeszcze? Kurwa. Jorinobu wraca do apartamentu. Pieprzyć go. Otwórz safe. Już prawie. Więc obstawiam, że tak. Dobra, spadamy. Kurwa, za późno. Jorinobu zaraz tutaj będzie. Musicie się schować. Gdzie? Spróbujcie w tym dużym filarze. Żartujesz? Nie. Do środka. Jest
jesteśmy w środku. To nie rozwiązuje problemu. Uważaj. To legenda Night City. Jedna z tych mrocznych. Co robimy? Czekamy. Przylecieli już? Zeszli z lądowiska. W tym momencie. O kim oni mówią? Mac, kogo tu niesie? Jasna cholera. To niemożliwe. Saburo Arasaka? Cesarz? Jeszcze nie. Kurwa, cicho. Azushitsuri. Arasaka-sama. Mada bodhi-jaku ga owatte imasen. Watashi no musuko da. Rei no mono o kaimashou. Zbyt blisko. Gdyby nas znalazł. Ale tego nie zrobił, siedź cicho. Saburo Arasaka. Oczom nie wierzę. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somo somo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. Ta no mondai. Ni ma no koe. Jikijiki ni ore ni kutsujoku o awase. Tachiba o omoi shiraseru tame ni ka? Deru kui wa utareru to yoku iu daro. Jibun no kotoba ja nani mo ienai no ka?貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。たち以外だろ。どんどこ。そして。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様は。 ついに超えてはならない一線を超えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだ。 誰のことも許す必要はない。
tam się odpierdala? Yorinobu. On właśnie zabił Saburo Arasakę. Co? Własnego ojca. Czy wiecie, co to oznacza? Tutaj zaraz zaroi się od ochrony. Gdzie? Bak! Dajcie mi... Czekajcie, mam coś. Przez okno, szybko! Już otwieram. Jestem drap... Nie! Nie teraz! Wykryj mnie! Bak? Do kurwy nędzy! Straci... Kurwa! Pierwsza liga, Jackie. Jak ci się podoba? Mierda! Uważaj! Nie ruszaj się, zanim nie przelecą! Jeśli wpadnie do Saburo, to trochę za późno. Mam nadzieję, że nas nie widzieli. Blisko było. Relik. Mierda. Nie jest dobrze. Jackie, jesteś ranny. Później. Teraz relik. Wnętrze rozhermetyzowane. Integralność chipu 94%. I ciągle spada. Mierda. Dzwoń do Parker. Żeby powiedzieć, że rozwaliliśmy sprzęt? Dzwoń! Vi, właśnie oglądam wiadomości. Co tam się dzieje? Mamy problem. Uszkodziliśmy transporter. Integralność chipu. Jackie. 86%. 86% i leci w dół. Cholera. Posłuchaj mnie teraz. Jest tylko jeden sposób, który... Jest to... Skoro trzeba... Del nombre del Padre, del Hijo i del Spiritu Santo. Amen. Jackie? I jak? Nie wiem. Chyba nic się nie zmieniło. Po waszym powrocie wypniemy relik i zrobimy pełen skan mózgu. Ale najpierw musicie się stamtąd wydostać. Pracujemy nad tym. Del, będziemy za parę minut. Przygotuj się. Oczywiście, panie Wells. Chociaż tyle. Musimy się jakoś dostać do lobby, a stamtąd do garażu. I to raczej szybciej niż wolniej. O, tak lepiej. Pięknie. Spadajmy stąd. Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę stosować się do zaleceń. Zejdziemy na dół. To zajmiemy się dni po cichu. Uwaga!
Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Nienerwowo, proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Znalazła rezydenta i wojskowego bota model Platka. Odczekaj. Drony wykryły coś na wysokości penthouse'u i otworzyły ogień. Yorinobu Arasaka ewakuowany z terenu hotelu. Powtarzam, Yorinobu Arasaka ewakuowany... Co tam się dzieje? Nie wygląda to dobrze. Edna Mosaki. Tłumik przyda się. Powoli. Na zewnątrz pewnie obstawia... Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Czysto. Nic podejrzanego? Drzwi balkonowe wyglądały na uszkodzone. Sprawdźcie jeszcze raz. Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Atak terrorystyczny! To zauważ! To ta jazda!
Kurwa, prawie mnie trafił! Przebić! Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń. Thank you.
Wise. A wszyscy. Konweki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. I posprzątane. Thank you.
posprzątane. Wise. Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokojów. Thank you.
Chodźcie, kaurones, ja nie pękam! Kontakt! Otwieram ogień! Wszyscy. Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi. Co, bo ty tak mówisz? Nie wyżywaj się na mnie. Przecież widzę, jak jest.
napadają! Głową! Głową! To będzie jednak dłuższa impreza.